Z udziałem biskupa Tadeusza Rakoczego oraz przedstawiciela diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego księdza radcy Piotra Wowrego odbyło się 5 czerwca w Bielsku Białej uroczyste podsumowanie 15. ekumenicznego konkursu wiedzy biblijnej Jonasz. To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Tematem tegorocznej edycji konkursu była Ewangelia według świętego Łukasza. Zwycięzcą wśród gimnazjalistów został Seweryn Panek z Bielskiego Gimnazjum nr 16. Uczeń kolejny raz wykazał się najlepszą znajomością Ewangelii, bo w ubiegłym roku też był pierwszy. Przyznaje, że aby osiągnąć zwycięstwo, musiał przeczytać Ewangelię według świętego Łukasza wiele razy. Masz jakąś receptę na zwycięstwo? No na pewno trzeba wiele razy przeczytać księgę zadaną na konkursie. Zawsze sobie robię dużo notatek i czasami kseruję i zaznaczam kolorami najważniejsze informacje. Na pewno miałem problem z zapamiętywaniem imion i nazw miejscowości. Musiałem sobie wszystko wypisywać, robić listę, zakreślać kolorami. W zmaganiach konkursowych brało w tym roku udział kilkanaście tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Katolickiego oraz dwóch diecezji Kościoła Ewangelicka-Augsburskiego, cieszyńskiej i katowickiej, a także przedstawiciele Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej oraz innych denominacji protestanckich. Samych finalistów było ponad 300. Do testów sprawdzających znajomość wybranych fragmentów Biblii przystąpiło też w ramach konkursu kilkudziesięciu uczniów ze szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej oraz na Słowacji. Wręczono także nagrody dla finalistów i laureatów tzw. spec edycji konkursu Jonasz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.